sobotniego vloga zaczynamy z basenu prosto. Przyszliśmy rano się rozpływać, rozgrzać, a raczej w sumie schłodzić, nie? Bo wczoraj było 37 stopni u nas w mieście. Także witamy się z wami. Dzisiaj jest 30 pewnie, może nie, może. Ale może 29. Jest szaro i pada deszcz, także można chociaż trochę liczyć na wiaterek. Wracamy do pływania, a my się widzimy później. To, że mnie widać, to wiem, ale jak mnie będzie słychać, to się okaże dopiero w montażu. I jak będziecie to oglądać. Słuchajcie, wróciłyśmy z Różą z basenu do mnie do domu, gdzie wypiłyśmy kawkę i zjadłyśmy owsiankę i cały czas rozmawiałyśmy albo zajmowałyśmy się Agatką, więc nic nie nagrałam, ale żałuję, że wam nie pokazałam owsianki, bo Róża kupiła i truskawki, i borówki, także pięknie to wyglądało. W każdym razie potem poszła sobie, ja zostałam z Agatką, teraz Agatka siedzi z tatą, a ja czekam na koleżankę, idziemy na miasto na obiad sobie coś zjeść. Jeżeli jeszcze nie znacie. Poznajcie motywatorkę. Jeżeli jeszcze nie znacie, to polecamy. Jeżeli dopiero weszliście na ten kanał, to bardzo mi miło. Bardzo dobry kanał, polecam. Słuchajcie, byłyśmy na wegańskim obiedzie. Jak się nazywa ta knajpa? Krowa Żywa. Krowa Żywa. Tak, chyba. Zresztą tak. Będzie przebitka jak jemy i tam nie jest... Nie zapłacili nam za to. My musiałyśmy płacić, oburzając. Czekamy na sponsora dla Pauliny. Nie, no to słuchajcie, za burgera wegańskiego chętnie zapłacę. Bardzo smaczne były. Nie mam z tym żadnego problemu. Ale co chciałam powiedzieć, że Krowa Żywa ma taką spoko opcję. Mi się na przykład podoba, że możecie na stronie internetowej sobie sprawdzić kaloryczność wszystkiego. Nawet sosów, nie? Tak. Nawet lemoniady. Każdego dodatku, każdego sosiku. Można sobie wszystko policzyć i to jest mega spoko. I jadłyśmy wrapy, a ja jadłam rolo. Z seitanem? Tak, z seitanem. Mhm. Z seitanem, czyli to jest wypłukany gluten. Nie, naprawdę to tak jest. Dobre jest. Jak lubicie takie różne potrawy, ja myślę, że warto spróbować. To prawda, w każdym razie. Żeby się przekonać po prostu nawet. Jak zdarzyło mi się raz zjeść burgera z seitanem, to wróciłam na chatę, zgooglowałam co to jest i stwierdziłam, że to zrobię. I to w ogóle wygląda tak, że kupujecie mąkę, wlewacie, to znaczy wsypujecie tą mąkę i zalewacie wodą, robicie z tego takiego gluta ogromnego i płuczesz to wielokrotnie, tam przez kilka godzin chyba, dopóki ci nie zostanie właśnie czysty gluten i z tego właśnie powstaje seitan. Ja już jestem w domu, minęło trochę czasu, odkąd się z wami widziałam, odkąd kręciłam. Mam tutaj kolację. Mam jakiś koperek na górkach, no, zje się. Mam tutaj kolację, jest to bułka z serkiem zwykłym, z surową cukinią, troszeczkę przesadziłam z pieprzem ziołowym, pomidorki, ogórek małosolny i znalazłam w Kauflandzie coś takiego. Ja tą markę w ogóle, wiecie co, bardzo często spotykam na Instagramie, dużo ludzi już ją poleca. No i stwierdziłam, że nie mogę się powstrzymać, tym bardziej, że jest przepyszny smak. Mięta, czekolada to jest w ogóle smak lodów, który bardzo lubiłam brać w lodziarniach jako dziecko. Teraz, no jeszcze czasami mi się zdarzy wziąć miętowe lody z kawałkami czekolady, ale czy wy pamiętacie takie czasy, jak w McDonaldach były tylko dwa smaki McFlurry i to była truskawka albo mięta z czekoladą? Dajcie znać, kto jest takim dinozaurem jak ja. Wchodzę kolejnego dnia, witam się z wami, dzień dobry. Wczoraj już oczywiście nie było okazji do nagrywania, ale powiem wam też, że nawet bym nie miała co nagrywać, był już zwykły dzień. Dzisiaj taki już mniej zwykły nas spotkał, ponieważ Agatka gorzej w nocy spała, także mieliśmy dzień, no raczej taki, wiecie, ja byłam marudna, ona była marudna, bo i ona się nie wyspała, ja się nie wyspałam. Ale poszłyśmy na poszliśmy, no bo Andrzej szedł z nami, na urodziny mojego siostrzeńca, 15. I było spoko, także humory nam się trochę poprawiły i samopoczucie także. Teraz wróciłyśmy do domku. Tatuś poszedł z psem na spacer, także wam nie pokażę spacerku.
a rano w sumie nie wpadłam na to, żeby wam nagrać, a byliśmy na spacerku i spotkaliśmy w ogóle, słuchajcie, panią, która wyglądała jak kloszard, znaczy jak kloszardka, tak powinnam powiedzieć. Absolutnie nie była pod wpływem alkoholu, wysławiała się normalnie, wyglądała normalnie. Szła po prostu ubrana w dość charakterystyczny sposób i z całym takim swoim dobytkiem, plus z reklamówkami, w których miała ładnie posegregowane tam butelki, puszki i tak dalej. W każdym razie pani grzecznie stanęła, zostawiła wszystko na chodniku, podeszła do mnie i spytała się, czy może się pobawić z moim psem. Ja się w ogóle zgodziłam, pogadałyśmy. To było ciekawe doświadczenie. No, ale właśnie nie nagrałam wam rano, żebyśmy na spacerku, a wiem, że niektórzy tutaj czekają, aż się szczęśliwy, szalony kundel ukaże. Wracając do tematu, wróciliśmy. Agatka zaraz idzie na drzemkę, mam nadzieję. I słuchajcie, moja siostra oddała mi poduszka, na której w ogóle ja leżę na wszystkim, na poduszce ciążowej, z wyderką, z pieluchą, a tam jeszcze jest z tyłu zabawka psa. Oddała mi podusie Jaśka takiego, taką głowę Kubusia i ma jeszcze w domu taką samą głowę, taką samą poduszkę, tylko że z głową myszki mini. I to są poduszki, które ja kupiłam mojemu siostrzenicowi Kubusia i mini mojej siostrzenicy lat temu. Żeby was nie skłamać, chyba 10, jak byłam na tydzień w Nowym Jorku. I ja nie wiem, czy tak jest dalej w Nowym Jorku, bo byłam tylko raz i to na tydzień i to ogromnym fartem, ale to był taki wielki disneyowski sklep przy Broadwayu chyba. I właśnie tam im kupiłam takie prezenty. I Ania, czyli moja siostra, mi to teraz oddaje, no ponieważ dzieciaki już powyrastały. Nie mają też za bardzo gdzie tego trzymać, także ja będę to trzymać jako taką moją pamiątkę z Nowego Jorku. No, pewnie dla Agatki też się przyda, ale najważniejsze, że mamy pamiątkę z mojego pobytu w Nowym Jorku, bo powiem wam, że dla mnie to w ogóle było takie przeżycie polecieć tam, że w życiu by mnie nie pozwoliła nawet ani tego wyrzucić. Także cieszę się, że mi to zachowała. Już jest oczywiście misiek sprany i w środku czuć, że jest taki, wiecie, już ma twarde to wypełnienie, ale zostaje z nami. Nie, Agatka? Dobra, idziemy chyba się odkładać na drzemkę. Dzień dobry, Natowski. Chciałbyś coś powiedzieć do kamery? Dzień dobry. Co tam u ciebie słychać? Co taki smutny leżysz? No chyba jest nie w humorku. Albo po prostu sobie chilluje, nie? Spokojne popołudnie w domu. Co to jest za wzrok słodki. A stwierdziłam, że nagram Natusia i wam pokażę, że u niego wszystko w porządku. Nato, a gdzie jest zabawka? Nie chcesz nam przynieść zabawki? Chyba nie. Ja już jestem po wieczornym, a w sumie to prawie że po nocnym prysznicu. Udało mi się poćwiczyć dosłownie 20-20 kilka minut, no nie tuż przed snem, ale wieczorkiem, jak młodą położyliśmy spać, ponieważ dzisiaj na tych urodzinach mojego siostrzeńca troszeczkę zjadłam więcej niż planowałam, ale wszystko w granicach rozsądku oczywiście. Niemniej stwierdziłam, że zdrowo będzie, jak sobie coś poćwiczę. Poćwiczyłam, teraz idę nakarmić malutką szybciutko na śpioszkę jeszcze i idziemy spać. Dużo dzisiaj nie ponagrywałam. Mam nadzieję, że jutro więcej wam... Nie, no jutro na pewno wam więcej ponagrywam, bo jutro przyjedzie catering dietetyczny z rana, bo w weekend nie mamy. Także jutro będę się na pewno chwalić jedzonkiem i wam troszkę opowiadać, co jemy i sobie zrobimy takiego dłuższego vloga. Trochę pogadam o jedzeniu. O, wiem, co jeszcze robiliśmy. Andrzej montował podcast, ja potem słuchałam i przesłuchałam całego odcinka. I będzie Q&A u mnie na kanale. W poniedziałek. Wy na pewno usłyszycie podcast, jeżeli oczywiście będziecie słuchać. I powiem wam, że naprawdę fajny odcinek z tego wyszedł. Tak jestem mega zadowolona. I jak go przesłuchałam, to tak mi się pootwierały nawet klapki w głowie, jak sobie przeanalizowałam tam niektóre pytania jeszcze raz i niektóre moje odpowiedzi. I dużo mi pomysłów na następne filmy albo na następne podcasty wpadło do głowy. Dzień dobry, my już na nogach. Ja się właśnie ogarnęłam i przyniosłam catering, ponieważ czekał na nas na klatce przed drzwiami. To jest menu mojego męża na dzisiaj. Tak to wygląda. A to jest moje menu.
Dieta wegetariańska, 1800 kalorii. Oj, czuję, że dzisiaj będzie pysznie. I zaczynamy od śniadania. Gdzie ono jest? O, tutaj. Czyli od twarogu. Odkładam telefon i idę jeść. Byłam w trakcie spożywania drugiego śniadania, kiedy stwierdziłam, że kurde, mogłabym wam to nagrać. Trochę już rozgrzebałam tego szaszłyka, wybaczcie mi ten widok. No chyba nie jest źle, nie? No, grillowana warzywka, widzicie? I sosik. Już idę, kochanie. Chciałam wam powiedzieć, że to jest przepyszne i zupełnie nie czuć, że to było w lodówce. Dosłownie jakby ktoś przed chwilą to przyrządził. Także przyszłam wam się pochwalić swoim pysznym szaszłykiem na drugie śniadanie. One były tutaj dwa, ale jeden już jest, widzicie, przeze mnie rozparcelowany. Idę do Agatki, bo już się niecierpliwie, że jej zniknęłam z pola widzenia. Właśnie z telefonem i korzystałam z drzemki Agatki i sobie po prostu, wiecie, przeglądałam fejsa Instagrama, aż w końcu stwierdziłam, koniec, idę coś ponagrywać i pokazać się wam w ogóle, jak wyglądam, bo jakoś nie, ciągle coś innego pokazuję, a nie siebie. Co wam chciałam powiedzieć, to to, że dzisiejszy ranek spędziłam na tworzeniu Instastory, ponieważ jest promocja na wszystkie moje jadłospisy, które znikną ze sklepu. Edycja jesienno-zimowa z ubiegłego roku oraz wiosenna z tego roku zniknie, nigdy nie wróci, także można sobie kupić na zapas, żeby po prostu mieć. I ustąpią te jadłospisy stare miejsca nowej edycji. Edycji, która będzie trochę inna niż poprzednie, ponieważ nieco pozmieniam, tak jakby chcąc badać, co wam się bardziej podoba, co potrzebujecie, czego nie potrzebujecie. Będzie to edycja tylko jesienna. Osobno powstanie potem zimowa, osobno wiosenna i osobno letnia. Ja robiłam edycję tak jakby łączone, czyli jesienno-zimową i wiosenną, która no też działała latem, bo miała takie produkty sezonowe, które także się pojawiały latem, no ale nie zawierała za dużo tych produktów, które są latem, a nie ma ich wiosną. Teraz będzie jedna edycja na każdą porę roku, także jest wyprzedaż i tym się zajmowałam rano. No i komponowaniem nowych jadłospisów właśnie, bo jeszcze nie jestem gotowa, dopiero wszystko się tworzy. I wyprzedaję także, słuchajcie, dwa swoje e-booki. Proste odchudzanie, czyli mój pierwszy e-book z przepisami. Jak tak na niego patrzę, to z jednej strony jestem z niego dumna, ale z drugiej strony wiem, że jego czas się skończył, ponieważ poziom mojej roboty się podnosi. A to był mój pierwszy e-book i nie mówię, że coś jest z nim nie tak, po prostu, no wiecie, no, jeżeli na przykład rysujecie, już macie za sobą 15 lat rysowania, no to raczej ze ścian się ściąga te obrazki, które się zrobiło na przykład w podstawówce. Ja dlatego ściągam też to, co zrobiłam dawno temu. Owszem, dalej są to super rzeczy, ale chcę ustąpić miejsca rzeczom w przyszłości, które będą na pewno lepszej jakości. Także do końca wyprzedajemy także e-booka Proste odchudzanie oraz mini wyzwanie Zmieniam podejście. Chyba pójdę dalej układać jadłospisy. Nie mam co gotować, no bo jest catering, to jest, słuchajcie, niesamowite. Ja nie wiedziałam, że ja tyle czasu spędzam w kuchni, a sądzę, że spędzam i tak mało. Także podziwiam mamuśki, czy tatuśków, czy generalnie rodziców, którzy gotują dla więcej niż trzyosobowej rodziny. Mi to w ogóle tak gotowanie odpada przy Agatce, nie? No przecież ona jeszcze nie je posiłków takich, że ja tam muszę się głowić, co jej podać. No niemniej ten catering to jest jakieś naprawdę niesamowite oszczędność czasu. Już mi jest szkoda, że on się kiedyś skończy, naprawdę. Już mi jest przykro, że ta bajka kiedyś będzie miała swój finał. Ale trudno, nie? Nic nie trwa wiecznie. Patrzeć na niego. To się nazywa miłość. Spójrzcie na wzrok na towca. Kocham cię. Ja cię też. Na to najlepsze jest to, że jak nikt do mnie nie przychodzi, to on w ogóle siedzi u siebie w pokoju, czyli w graciarni i ma mnie w czterech literach. A tylko ktoś przyjdzie, to często jest tak, że on potrafi... Ktoś? Ja myślałam, że jestem dla niego wyjątkowa. Jak tylko dramcia przyjdzie, nie, naprawdę jest taka, że na przykład jak ostatnio przyszła moja przyjaciółka, to on w ogóle wchodzi komuś na nogi. Wiecie, o co chodzi, że kładzie się tam i tak bardzo chce, żebyście go kiziali. I sobie pomyślicie, aha, bo dlatego Paula, że go nie kiziasz i masz go w dupie. Nieprawda, to on ma mnie w dupie i on w ogóle nie chce ze mną spędzać czasu, jak jesteśmy w domu, a tylko jak jest jakiś gość, to proszę bardzo, tak to wygląda. Dobry pieś. Tak wygląda człowiek, który stwierdził, muszę coś ze sobą zrobić teraz, bo wieczorem mi się bardziej nie będzie chciało. A mi się już bardzo nie chciało, także
Nie wyobrażam sobie, co by było wieczorem. 25 minut, a ja wyglądam w ten sposób. I nie mamy dzisiaj upału w Szczecinie. Jest nawet takim, powiedziała, szary dzień. Robiłam tabatę. Taką lekką, jeżeli w ogóle o tabacie można powiedzieć, że jest lekka. Po prostu nie szalałam i jak coś mi się nie podobało, to troszeczkę modyfikowałam ćwiczenie, żeby za bardzo nie obciążać kolan i dna miednicy. Niemniej, jak widzicie, upociłam się. Skorzystałam po prostu z tego, że mąż wrócił z pracy i zajął się Agatką, a ja wyskoczyłam i udało mi się poćwiczyć przed telewizorem. Z Moniką Kołakowską, słuchajcie, po prostu wzięłam taką krótką tabatę, znalazłam na kanale. Ona chyba ma tytuł, że tam tabata minus 350 kalorii, czy coś takiego, czy minus 300. W każdym razie ja zrobiłam 250 kalorii. Nie wiem dlaczego tam jest napisane, że 350 się rzekomo spala, gdyż ja z racji tego, że nie jestem chucherkiem, co waży 45 kilo, spalam całkiem sporo, nie? Ale nieważne, może po prostu przez to, że modyfikowałam ćwiczenia. Najważniejsze, że jest poćwiczone, prawda? Także odkładam telefon i idę się kąpać. A oto moja kolacja. Coś, co pierwotnie było pod wieczorkiem, ale ja sobie pozamieniałam. Sałatkę z kolacji zjadłam na podwieczorek, a zupę z podwieczorka jem na kolację. I to jest po prostu zupa pieczarkowa. Jest bardzo dobra, taka domowa. Naprawdę jest bardzo smaczna. Także wracam do jedzenia, bo muszę się streszczać za chwilę usypiania Agatki. No dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Czas kłaść się spać. Cóż wam mogę więcej powiedzieć? Dzień jak co dzień, dość intensywny, ale zawsze pozytywny. Najważniejsze, że kończymy z uśmiechem. Do zobaczenia w następnym vlogu, który na pewno już niedługo.